dzisiejszych czasach, jak już tutaj zostało wcześniej powiedziane, większość danych jest przechowywana w postaci cyfrowej, co wiąże ze sobą zupełnie nowe kwestie zabezpieczeń tych danych. Trzy takie najważniejsze filary, taka podstawa bym powiedział, elementarz, to są kopie zapasowe danych, hierarchia dostępów oraz bezpieczne hasła. Temat jest oczywiście bardziej rozległy, ale tak jak mówię, to są trzy najważniejsze kwestie, dzięki którym powinniśmy czuć się bezpieczni i czuć, że te nasze dane są bezpieczne. Są oczywiście metody bardziej tradycyjne, ale osobiście ich nie polecam. Przynajmniej no, nie ma żadnych naukowo udowodnionych, że to wnosi jakąś poprawę. Na początek szybkie takie statystyki, które podał Komarch ostatnio, to są za zeszły rok. Mianowicie 48% przedsiębiorców przyznaje się do utraty danych firmowych w ostatnim roku. Tutaj myślę, że to już jest dosyć duży procent, ale zwróciłbym jeszcze tutaj uwagę właśnie na to, że się przyznaje, tak? Więc pytanie jeszcze jest, ile osób jest, które się nie przyznają, także przypuszczam, że tutaj jest tych osób jeszcze więcej. Co ciekawe, 13% z tych danych utraconych to są dane utracone z dysków już w pierwszym roku użytkowania. Sam osobiście znam taki przypadek, kiedy zadzwonił do nas jeden z klientów, który kupił superkomputer renomowanej firmy, bardzo, bardzo dobry laptop, bardzo drogi, z informacją po tygodniu od zakupu, kiedy już te dane sobie wszystkie zmigrował, z informacją, że ten komputer się nie uruchamia. Oczywiście ja tutaj zainterweniowałem, pojechałem do tego klienta, sprawdziłem ten komputer, no i się okazało, że dysk padł. I to jeszcze tak felernie, że to było uszkodzenie mechaniczne. No po prostu w sposób, że tak powiem, tradycyjnie nie dało się w żaden sposób tych danych wyciągnąć. No i te dane zostały utracone. Oczywiście byłaby tutaj możliwość, aby ten klient skorzystał z usług firm, które zajmują się przywracaniem danych. Niemniej jednak no, to są bardzo drogie usługi, które zaczynają się od kilku tysięcy złotych, a nawet kończą na kilkunastu. Także no, myślę, że tutaj no, warto te backupy robić, te kopie zapasowe, aby przestrzec się przed takimi sytuacjami, bo jak widać, nawet nowy i bardzo dobry, drogi sprzęt może się zepsuć. Backup, czyli w języku polskim kopia bezpieczeństwa, czyli chodzi o to, żeby zrobić tą kopię danych właśnie na wypadek awarii lub wirusa, który może wejść do komputera. Tutaj już dzisiaj zostało dużo powiedziane na temat wirusów. Do takich najczęstszych, które są ostatnio dosyć popularne, to jest Zepto, Krypto. To są te wirusy, które właśnie wchodzą na komputery i szyfrują nam dane. Niestety bezpowrotnie. Znam również dwa takie przypadki osobiście, kiedy zgłosiły się do nas firmy, gdzie właśnie dane zostały zaszyfrowane. Tutaj, tak jak mój przedmówca mówił, właśnie idealna sytuacja. Pani dostała maila, tam był dokument Wordowy i tam było makro stworzone. No i ta pani otworzyła, to miała być niby faktura. Ta pani to otworzyła, tam było to pytanie o to makro. Oczywiście to jest takie podchwytliwe, więc pani musiała to kliknąć, że się zgadza, ponieważ inaczej by tej faktury nie zobaczyła. No i kiedy to kliknęła, oczywiście tam tej faktury nie było, więc uznała, że to był jakiś błąd, że ktoś po prostu uszkodzony plik jej wysłał. No ale to makro już w tle tam zadziałało, ściągnęło ze strony internetowej złośliwy skrypt. To był wtedy wirus Zepto, który zaczął szyfrować dane na jej komputerze. Co gorsza, pani ta miała podłączone zasoby z serwera, więc ten wirus wszedł również na serwer i zaczął szyfrować te dane. Tu chciałbym Państwa właśnie uczulić, że podstawą to jest takie prewencyjne działanie, uważanie, ponieważ była zainstalowana ochrona wirusowa zarówno na serwerze, jak i na komputerze tej pani. Ale no niestety no, w przypadkach tych wirusów to nie zdaje egzaminu. Jak się teraz przed tym chronić? No, najprościej to jest po prostu robić kopie zapasowe tych danych. Na szczęście jest dużo możliwości. Najczęstsze takie rozwiązanie, jeśli chodzi o firmy, to jest wdrożenie jakiegoś systemu takiego gotowego, czyli na przykład jakiejś stacji, która będzie funkcjonowała jako serwer kopii zapasowych
i na komputerach użytkowników zainstalowania aplikacji klienckich, które po prostu będą pobierać, ten serwer będzie sobie pobierał te dane, te kopie zapasowe, będzie tworzył z danych z tych stacji roboczych. Te programy charakteryzują się między innymi bezterminowymi licencjami, autoryzowanym dostępem, także to nie jest tak, że każdy będzie miał dostęp do tych kopii. One oczywiście będą też szyfrowane na wypadek, gdyby serwer tych kopii został przez kogoś, miałby zostać wyniesiony, czy gdyby ktoś włamał się za pośrednictwem internetu. To, co jest fajne, że te kopie są zautomatyzowane, można utworzyć harmonogram. Oczywiście do tego można uruchomić funkcję powiadomienia na maile, także też tutaj, bo dzisiaj też padła taka kwestia, że gdzieś tam w firmie się robiły backupy, tylko się robiły przez 2 tygodnie, a potem jeszcze nie robiły i to dopiero wyszło po jakiejś dużej awarii, także tutaj jest fajnie, bo te systemy też się potrafią charakteryzować tym, że możemy mieć te powiadomienia i nie musimy wchodzić i doglądać codziennie, tylko możemy sobie na przykład dzienny raport ustawić i jeżeli taki raport nie przyjdzie, no to już będzie to dla nas jakiś sygnał, że coś może być nie tak. Oczywiście te dane są kompresowane, także to też jest korzyść taka, że możemy tych backupów mieć więcej lub po prostu no, możemy zaoszczędzić na zakupie dysków twardych, bo jednak jeśli w firmie jest dużo komputerów, no to są naprawdę potężne ilości danych, to potrafi być kilkanaście, kilkaset terabajtów nawet, w zależności od pojemności konkretnych stacji roboczych oraz ilości tych backupów, które chcemy sobie zostawić. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest struktura dostępów. To jest bardzo ważna kwestia, która no niestety często jest pomijana. To jest kwestia tego typu, żeby odpowiednie osoby w firmie miały dostęp do odpowiednich rzeczy. Często się tak zdarza, dzisiaj też tutaj taki przykład słyszałem, został przytoczony, że na przykład, nie wiem, ktoś z marketingu ma dostęp do dysku sieciowego, na którym trzymają rzeczy panie z księgowości, załóżmy, tak? No i to jest taka tutaj, może być jakaś ciekawość czyjaś, że ktoś coś ten, a nawet nie musi być zła wola, może po prostu robi się wtedy bałagan w takiej strukturze, ktoś może przez przypadek coś usunąć, ktoś może tego nie zobaczyć, więc tutaj zachęcam jak najbardziej, żeby, że tak powiem, usiąść, przemyśleć, stworzyć jakąś strukturę, jakąś hierarchię folderów, czy to w podziale na działy firmy, czy na projekty, no tutaj w zależności od potrzeb. No i najlepiej również, aby każdy pracownik miał swoje konto, tak aby w łatwy sposób później można było mu te dostępy dodawać lub po prostu odejmować, jeśli by się na przykład zmieniła jego posada w firmie. Ważne jest też to, aby mieć procedury przy zmianach kadrowych. To jest ściśle powiązane z tym, co przed chwilką mówiłem. Mianowicie chodzi o to, że jeśli zatrudniamy nową osobę, to dzięki takim procedurom jesteśmy w stanie szybciej ustalić, co dana osoba, do czego powinna mieć dostęp, do czego nie powinna mieć dostępu. I tak samo jeśli taka osoba na przykład żegna się z firmą, no to przynajmniej wiadomo, do czego miała dostęp, można ten dostęp szybko zablokować i też czujemy, gdzieś mam tutaj poczucie bezpieczeństwa, że na przykład sprzedawca, który tydzień pracował, nie miał dostępu do danych księgowych czy jakichś innych wrażliwych danych i że może mógł je przez przypadek wynieść lub nie przez przypadek, czyli celowo. Kolejną kwestią to jest bezpieczne hasła. No to jest taki temat dosyć, też tutaj doświadczenie moje pokazuje, dosyć ciężki, tak jak też tutaj dzisiaj zostało wspomniane, gdzieś jakieś karteczki pod myszkami, czy co gorsza, już nawet się spotkałem, że po prostu hasło było na monitorze, na żółtej karteczce. No tutaj kwestia jest tego typu, że jak jest zbyt proste hasło, no to możliwe, to wtedy użytkownik je pamięta, ale z kolei jest to ryzyko, że ktoś komuś się uda włamać, tak? Nie musi być wtedy żadnym hakerem czy kim, tylko po prostu czasami wpisze, tak jak tutaj na karteczce żółtej mamy poniżej 1, 2, 3, 4, 5, 6 i o, nóż, udało się wejść, tak? Także tutaj zalecam stosowanie mocniejszych haseł. Oczywiście wiadomo, że nikt nie jest w stanie spamiętać w głowie ciągu losowych znaków i tak dalej, mimo tego, że te hasła są idealne. Ale tutaj na przykład zachęcam do stworzenia sobie może jakiegoś takiego systemu tworzenia tych swoich haseł. Tutaj taki przykład podałem, nie wiem, czy może ktoś z Państwa tutaj już rozszyfrował, że tam jest wpisane moje hasło. Czyli można sobie te hasła tworzyć na podstawie jakichś ulubionych, nie wiem, zdań, sentencji, czy imion, zwrotów i sobie je, że tak powiem, samemu tutaj zaszyfrować, tak jak tutaj mamy, czyli O to jest 0, E to jest 3 i tak dalej. No,
to jest na pewno dużo bezpieczniejsze niż takie proste hasło w stylu 1, 2, 3, 4, 5, 6, no i na pewno dużo, dużo bardziej bezpieczniejsze niż trudniejsze hasło od tego, ale w postaci przyklejonej karteczki na monitorze. O, tutaj jeszcze można właśnie zobaczyć. Tak jak mówiłem, te hasła to jest taki, tutaj no dzisiaj wiele razy padło tutaj kwestia haseł, zabezpieczenia biometryczne też tutaj dzisiaj były. Także tutaj po prostu tylko dopowiem, że to jest taki ukłon producentów w naszą stronę, no bo po prostu coraz więcej jest tych portali, coraz więcej mamy kont różnych na stronach internetowych, w bankach. No nie sposób jest te hasła zapamiętać, w szczególności jeśli one mają mieć odpowiedni stopień skomplikowania. Tutaj w takiej sytuacji możemy korzystać z zabezpieczeń biometrycznych, gdzie to hasło może być trudniejsze. I dzięki temu jest zwiększone bezpieczeństwo, a my nie musimy tych haseł pamiętać. Kiedyś też się spotkałem z takim argumentem, że ktoś mówił, no słuchaj, ale po co mi to, jak mogę PIN czterocyfrowy wpisać, to nie jest dla mnie problem. Po co mi ten czytnik? Ale no ja na przykład mówię, no dobra, no ale możesz wtedy sobie wziąć alfanumeryczne hasło, to może być jakieś 30-znakowe. No nie byłbyś w stanie tego wpisać jadąc autobusem, tak? Pomijając, że ktoś za pleców mógłby to podejrzeć. Więc tutaj możesz sobie dać super trudne, że tak powiem, hasło, a ten czytnik wyręczy ciebie w tym, że nie będziesz musiał tego pamiętać i w szybki i wygodny sposób będziesz mógł odblokować tę komórkę czy komputer, w zależności od urządzenia. Kolejną kwestią to jest dwustopniowa weryfikacja. Też tutaj dzisiaj zostało dosyć mocno o tym powiedziane, tylko dopowiem właśnie, że to jest bardzo dobre udogodnienie, które ostatnio staje się coraz popularniejsze i nawet producenci już niektórego oprogramowania wręcz wymagają obowiązkowo korzystanie z tego. Czyli instalujemy sobie dedykowaną aplikację na smartfonie, która generuje nam co minutę, na przykład, to jest taki przykład, co minutę sześciocyfrowy PIN, który trzeba dodatkowo podać przy logowaniu się do danej strony. Tak? Czyli na przykład jeśli mamy konto mailowe, wpisujemy login, nasze hasło i normalnie byśmy już weszli na to konto, ale tutaj prosimy jeszcze o podanie tego jednorazowego hasła, które możemy sobie wygenerować na tej aplikacji w smartfonie. Tutaj zachęcam do korzystania z tego, to są darmowe rozwiązania, to nic nie kosztuje, a naprawdę znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Tak w skrócie, to można tylko to tak mniej więcej porównać, jak Państwo na przykład logujecie się do banku, chcecie wykonać przelew i tam właśnie przychodzi ten SMS, o którym dzisiaj była mowa, no to tutaj jest bardzo podobna zasada działania, tylko że za pośrednictwem aplikacji i już na poziomie logowania się. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, to tutaj będę się kręcił jeszcze. Jeśli będą pytania nie dzisiaj, że tak powiem, to jest tutaj numer telefonu do nas, do firmy oraz adres mailowy, także zachęcamy do kontaktu.